Cześć, witajcie w kolejnym odcinku z serii NBA 2K24 My Career. Przed nami pora na kolejny odcinek. Dzisiaj po tych dwóch, zwłaszcza tym ostatnim, naprawdę, no ten ostatni odcinek był po prostu niesamowity. Jak dobrze wiemy, pobiliśmy tam dwa rekordy, w sumie nawet tak naprawdę trzy rekordy, bo pobiliśmy te dwa oczywiste, te najbardziej oczywiste, to najwięcej trójek w jednym meczu przez zawodnika. 15 celnych trójek w meczu, jest to niesamowite. No, nie wiem, czy ja nie zdobyłem 16, no nie wiem, no, ale na pewno pobiliśmy rekord Kleja, który należał się do niego. 14 trójek on trafił. My trafiliśmy co najmniej 15. Trafiliśmy też najwięcej już trójek w sezonie przez Rukiego. Trafiliśmy też przy okazji najwięcej trójek przez gracza Spurs oczywiście, więc naprawdę rekordowy odcinek. Rekordowy odcinek był z Wizards, ale to drugi odcinek rzędu, gdzie graliśmy w meczach NBA, więc teraz będziemy robili sobie przerwę. I teraz mamy tutaj do zrobienia quest tutaj streetballowy. No i jeśli chodzi o quest streetballowy, jak dobrze wiemy, został nam jeden boss do pokonania, z czego mamy u niego dwa wyzwania do zrobienia. Dlatego wydaje mi się, że naprawdę dzisiaj prawdopodobnie tego bossa pokonamy. Jestem ciekawy sam, co się wtedy wydarzy. Jak pokonamy tego ostatniego bossa, czyli jak już będziemy mieli tych trzech bossów pokonanych, to jestem bardzo ciekawy, co będzie do zrobienia wtedy. Czy po prostu nasz rozdział ze streetballem jest zakończony, czy może odblokowujemy jakiś taki finalny turniej jakby. Jestem sam ciekawy, co dokładnie się wydarzy. Jestem bardzo ciekawy, co się wydarzy i jak właśnie już pokonamy tego bossa w tych dwóch wyzwaniach i jak go tak ogólnie pokonamy, co będziemy mieli do zrobienia. Czy będzie coś tam ciekawego, czy po prostu to będzie jakby takie zakończenie naszej, tak jak mówiłem, przygody ze streetballem. Sam nie wiem. Tak, rzeczywiście też wiele razy mówiłem, nie sprawdzałem, bo ja nie chcę sobie w miarę spoilerować takich rzeczy, bo chcę wszystko tutaj mieć jakby pierwsze odczucia własne, tutaj nie wiedzieć, co się będzie działo, dlatego właśnie sam nie wiem, co się tutaj będzie działo. Nie wiem, czy tu coś w ogóle będzie ciekawego, jak to już zrobimy, czy po prostu zakończymy to i po prostu tyle, no nie, zobaczymy, jestem ciekawy. W poprzednich odcinkach questowych, no to w poprzednim odcinku questowym robiliśmy Family Flashbacka, dopiero dwa odcinki temu, jeśli chodzi o questy, to robiliśmy tutaj te pojedynki, gdzie zagraliśmy te pierwsze trzy wyzwania, teraz będziemy mieli dwa wyzwania do zrobienia. Czwarte wyzwanie będzie tutaj pierwsze, czwarte i piąte wyzwania, więc tak. Czwarte wyzwanie. Pora tutaj zdobyć naszych tutaj kolegów zespołowskich. Na kogo będziemy tutaj? Ten ma ile? 6'11", 6'10". Obydwoje nie rzucałem zbytnio z dystansu. Zgarnę tego Grady'ego do krycia. A więc tak, do tego najlepszego zawodnika, myślę, że tak. 5'0 i Rotten Rodney oczywiście będą naszymi partnerami w zespole w tym ostatnim challenge'u. A 5'0, a Chicago Beef i Deadeye myślę, że będą znali, więc Chicago Beef tutaj, a tutaj Deadeye i zespół jest gotowy. Możemy wychodzić na ten pojedynek, na to czwarte wyzwanie tutaj z tym ostatnim bossem. Ten akurat właśnie boss nie jest zbytnio szczerze jakiś groźny, bo jak graliśmy tutaj już trzy razy z nimi, to zwykle najgroźniejsi są jego partnerzy zespołu, a nie on sam naprawdę, więc ja tam się go szczerze jakoś niezbyt obawiam, tylko właśnie musimy sobie poradzić z tymi zawodnikami tutaj. A no to mogłem spodziewać, tutaj akurat w tym streetballu tak wzrostar takie nie ma znaczenia, bo widziałem nieraz, że ci mali zawodnicy spokojnie sobie robili wsady i alejupy wykańczali, więc akurat będę podał nawet właśnie do tego naszego najmniejszego kolegi zespołu. I teraz właśnie alejup się może już udać i to się udało, ledwo co wrzucił tą piłkę do kosza. Zawsze zapominam, wiem, że ten drugi to jest Chicago Beef chyba, a ten drugi zapominam właśnie jak się nazywa. Wygram, nie wiem czemu się zapomina, jak ma na imię. Trójka ta jest niecelna.
Weź się pod kosz. Blok. Blok. Niestety właśnie za to nie lubię tych wsadów robić. Tutaj jest ta częstotliwość bloku jest dużo większa niż NBA w meczu, naprawdę. W takich sytuacjach zwykle ci w NBA już by to nie zablokują, a tutaj bez problemu cię zablokują, ale teraz mnie nie zablokują. Tak, teraz to już było widać, że nie będzie tutaj bloku. Często właśnie ten, jakby ten bieg pod kosz, wejście pod kosz, ciężko właśnie z tymi zawodnikami tych streetballów to zrobić, bo no jakby mam wrażenie, jakby każdy był szybszy od nich. Niestety tak to troszeczkę wygląda. Pozwolimy mu na trójkę, bo maksymalnie mu jedna trójka to jest Deadeye. Miałem mówić właśnie szczerze Deadeye, ale tak myślałem, że może jednak nie, więc wolałem nie mówić. Ale to jest Deadeye, dobra, dobrze wiedzieć. Deadeye też może tutaj nam pójść pod screena. I alejpa możemy mu rzucić i on pięknie skończy tego alejpa. Nie wiem, przez jasność troszeczkę jakby, że gramy to w dzień, nawet nie zauważyłem zbytnio, jak on złapał tą piłkę, kiedy on złapał tą piłkę. Ale złapał, złapał i trafił. Mamy 6 do 4. Trafia, no ale tak już mówiłem, jedną trójkę spodziewałem się, że trafi i dobrze, że mamy to już za sobą, można powiedzieć. Właśnie tak już mówiłem, wątpię, żebyśmy widzieli od niego drugą. Nie wiem, czy Deadeye powinien rzucać, bo zbytnio w tym streetballu nie ma takich dobrych graczy pod względem tych trójek. Teraz powinien trafić po dystansu. Dobrze, tego Chicago Beefa może być teraz z tego screena. Do niego rzucimy i mamy alejpa zrobionego z nim. No wolałbym troszkę się z tym Chicago Beefem bardziej robić, bo ja z nim bardziej się czuję pewnie, że on to mi wykończy, nie ukrywam. Brady wchodzi pod kosz. Brady tak po prostu rzuca, tak po prostu od niechcenia, można powiedzieć. Ale powiem tak, to jest to, o czym mówiłem, ten Jeffrey cały, ten ich jakby boss niby, no to on tutaj nie jest jakby problemem. To oni, to jego partnerzy zespołu tutaj są problemem. Ta dwójka właśnie jest problemem. Bez niespodzianki tutaj nie trafia. A, chciałem Chicago Beefa właśnie, no ale dobra. Z Deadeye'em też możemy zrobić tutaj. No i właśnie o to chodzi. Deadeye też umie robić, choć właśnie tak już mówiłem, no jeśli bym miał powiedzieć, z kim się pewniej czuję i wolałbym z kim robić alejupy, no to ten Chicago Beef jednak, ale Deadeye też nie zawodzi. Nie trafia, to dobrze. Weźcie pod kosz i to jest sad, pięknie. 6,5, 14-11 prowadzimy. Mam też takeovera do odpalenia, ale myślę, że ja go sobie zachowam na razie. Co to zrobiłem? A w sumie tak to nie powinien trafić dalej właśnie. Piłka nasza. Nie, no nie, home ball. Trójka od nich. Wreszcie niecelna bez zdziwienia. Mam tutaj Chicago Beefa, z którym możemy zrobić alejupa. I to zrobimy. Pięknie, Chicago Beef. Shut it down, meter się pojawił. Jest prawie w połowie zapełniony. My też będziemy mogli trójkę spróbować następnym. Możliwe, że jeśli teraz nie trafią, to spróbuję. Jeśli teraz nie trafią, a to robią, to spróbuję. Możliwe, że teraz rzucić potencjalnie. Tylko tak, potrzebowałbym screena od Chicago Beefa, myślę, że bardziej. Ajej, kompletnie do niego trafiłem, nie? Nie wiem czemu, ale kompletnie do niego trafiłem. Ten gracz nie wiem, czy mi zrobi takiego dobrego screena, ale spróbujmy. Tym razem może się udać, pomimo, że właśnie tak mówiłem. Właśnie, że może się udać, bo pomimo, że byłem dobrze kryty, to na Mamba Mentality, jak się uda to dobrze wyrzuci, no to może wpaść, wpadło. I to nie będzie kolejny trójki, a jednak jest, 22-11 wygramy, back to back trójki od naszego zawodnika i wygrywamy tutaj czwarte wyzwanie, jeszcze jedno wyzwanie i pokonaliśmy tego trzeciego bossa. 12 punktów, no rzadko się to zdarza, ale mogę spokojnie powiedzieć, że nasz zawodnik był najlepszym graczem z naszej trójki, z naszego zespołu. Zwykle właśnie chciałem się w rolę gracza, który dość często podaje te alejupy robi, ale tutaj w miarę dobrze nam się grało, ofensywnie dobrze się rzucało tutaj. Dobry mecz. No i piąte wyzwanie. Mam nadzieję, jedynie się obawiam, ale nie, chyba tak nie może być, że potem nagle będzie ostateczne wyzwanie. Bo teraz oczywiście chcę wykorzystać
Znaczy najlepszą dwójkę. Ja biorę tego gracza. Właśnie teraz tutaj weźmiemy. 5-0 jest wyższy, więc 5-0 tutaj i Rotten Rodney tutaj. To jest nasz najlepszy duet. Z nimi mi się najlepiej gra. I właśnie boję się, żeby nie było czasu tak, że nagle potem będzie jeszcze ostateczne wystarcie, bo to jest jakby ostatni boss. Zobaczymy, zobaczymy. Piąte wyzwanie. Czy damy radę to zrobić od razu? No z tym właśnie bossem, tym Jeffim tutaj, no to z nim nie musieliśmy powtarzać ani jednego meczu, więc naprawdę na to liczę, że damy radę bez tutaj w miarę problemów większych wygrać i nie musimy, mam nadzieję, że nie będziemy się powtarzać. Można temu zawodnikowi dać wyjść tutaj za linię rzutu z dystansu. Myślałem, że będą rzucać. Z pół dystansu może to trafić, ale jednak się myli. Dobra. 5-0. Nie podoba mi się to, jak to rozegrali, niestety. Trafił, szkoda. Jakby można powiedzieć, że to mi się podoba, że jakby ja jestem bardziej tym, ja jestem od tego, żeby tutaj jakby rozgrywać akcję, więc niech jakby zostawią to mi, można tak powiedzieć. Oni niech się zajmą właśnie bardziej wykończaniem akcji, a nie rozgrywaniem pomiędzy sobą. 5-0. Dobra, trafiłeś to, ponieważ troszeczkę bałem się tej próby, bo jednak wolę zdecydowanie po alley-oopach rzucać niż takie rzuty pod koszem. A, będzie wchodził niestety pod kosz. Nie trafię ten Jeffa, tak już mówiłem, naprawdę, ja jego się, szczerze, to jest najdziwniejsze, ale jego się jakby najmniej obawiam, Rotten nie rzucaj właśnie. Nie potrzebna są trójki na pewno. A i ten alley-oop jeszcze, dobra. Aż to Rodnia, prawda, uratował. 5-0, czemu nie możemy teraz z nim spróbować zrobić akcję. I udał się alley-oop. Pomimo, że mnie naprawdę dobrze złapałem. Próbowałem mi we dwójkę złapać, żeby ta piłka nie mogła przejść. I tak wrzuciłem tą piłkę prosto w ręce naszego tutaj partnera zespołu. I mamy 4-2. Ten akurat nie jest głupi, on wie dobrze, że nie umie rzucać, więc nie próbuje zbytnio. Nadal mu dość dostałem tyle miejsca. Przy tamtym pojedynku, jak tamten gracz jednak ustawiał mu tyle miejsca, to rzucał. A ten właśnie rzuca, nie? Niestety myśli, może chyba, niestety myśli. Zbiórkę niestety tego gościa, a potem już nie byłem w dobrej pozycji. No i to by bardzo co, bo takie bardziej jakby to, nie wiem, to było w siatkówce bardziej, więc wystarczyło tak tylko dotknąć tą piłką, tak odbić tą piłkę i je złapać nawet. Nie zmuszę tego jakoś gracza właśnie do rzutu z dystansu. Niestety mu za dużo miejsca zostawił, wtedy będzie wchodził pod kosz. Clauson, ponad tego gracza, Jeffrey tutaj. Bez zdziwienia nie trafiają tutaj. Weź się pod kosz i łatwo wsad naszego zawodnika. 8-4. Albo oni niezbyt wiedzieli też nawet jak rozegrać akcję. Tak to wygląda troszeczkę. Wygląda właśnie, bo oni naprawdę nie wiedzieli jak w miarę dobrze nawet rozegrać akcję. Rotten Rodney. Pięknie alley-oop zrobiony. Nie był to widowiskowy alley-oop, ale alley-oop się udał. Widziałem właśnie, ile miałem miejsca pod koszem. Może za wcześnie troszeczkę poprosiłem, ale alley-oop to alley-oop. Ważne, że się udało.
Będą musieli rzucać już za chwilkę. Ten kapitan ich rzuca. I trafia jednak. Ajajajaj. To czasami jakby... Tak, to jest ponownie co mówiłem. Dajcie mi rozgrywać tę akcję. Ja wiem jak rozegrać akcję. Wy się skupcie bardziej na wykańczaniu bardziej. Ja jestem tutaj ten jednak rozgrywający. Więc ja właśnie wolę rozgrywać tę akcję. Uwaga na zbiórkę. Rotten, dobrze. Rotten Rodney. Jestem 5-0, a to, aha, to już shooting foul. Jest zbyt bliższy w ogóle te faule ogólnie. Bardzo łatwe, ale jup i pięknie wybrać. Ja nie wiem dokładnie jak nazwać. To taki troszeczkę jakby windmill, ale nie taki w pełni windmill wykonanie Rottena. Ponownie, oni właśnie praktycznie grają do końca akcji swojej, jakby czasowo, bo po prostu nie umieją rozegrać akcji, nie wiedzą jak to zrobić. Po prostu no, zanim coś zrobią, to się im skończy prędzej czas. To jest niesamowita prawda, jak oni po prostu jakby w ogóle nie mieli planu, co oni chcą zrobić. Oni nie wiedzą, co oni chcą zrobić. A my za to zawsze wiemy, co chcemy zrobić. Kolejny alley-oop. Odpalę, spróbuję to wygrać. Mamy dość dużą przewagę i grałem się dość łatwo, więc spróbuję to wygrać. Odpalimy alley-oop, odpalimy. Takeovera odpalimy i spróbuję trójkę jakoś rzucić. Myślę, że właśnie trójka może nam to wygrać poprzez shut it down. Nie trafiałem ponownie. Team takeover. Ten robi podwójne krycie. Nie będę robił podwójnego krycia. A zatem mam miejsce na rzut, trafiam i trafiamy trójkę. Nie mamy jednak zwycięstwa tutaj, ale trafiam trójkę. Jeszcze dwa posiadania jakby mamy do ofensywne do zdobycia tutaj punktów. Kompletnie zapomniałem, że oni mogą przecież też taki alley-oop zrobić, jak nie wiem. Tak po prostu, można powiedzieć tak jakby się skupiłem na tym, że to jest taka łatwa branża, ale za bardzo się rozluźniłem tutaj. Bo po prostu ostatnio tak nic nie trafiałem, że po prostu nawet zapomniałem, że oni mogą trafić jeszcze coś tam naprawdę. A to jest kolejna trójka. I to jest shut it down meter. The Yard zdobyto trofeum, a więc no jest na pewno koniec The Yardu, więc Sunset Park chyba się nazywał podpity, potem jak się nazywał to drugie? Nie The Yard, jak się nazywał to drugie? Zapomniałem jak się nazywał to druga arena, gdzie grałem. Nie pamiętam, ale wiem, że Sunset Park, The Yard, to już się coś... No wszystko podbite ogólnie, to zamiast wszystko podbite zostało. Nie wiem czemu się zapomniałem jak się nazywał to drugie. Też mi wydawało się, że to było krótkie, ale nie naprawdę Sunset Park, tylko coś też jak The Yard, tak krótkie, no ale mniejsza o to. I co teraz właśnie, co teraz? Nic po prostu? Czyli no dobra, czyli... No wszystko jakby mam tutaj zrobione, wydaje się. Czy po prostu to znaczy koniec? Questy, main... No tak, to na to wygląda, że jakby mamy zakończone. A więc questy... To wydaje się, że zakończone mamy to. Dobra, czyli... Czyli tak to właśnie wygląda, że mamy zakończone questy, jeśli chodzi to, który już gili. Dobra, mamy tutaj... A, The Point, tak to się właśnie nazywało. Tak, The Point chyba to nazywało jeszcze. Dobrze, Josh Gilio, tutaj mamy jakiegoś questa do niego, więc akurat właśnie podjedziemy do Josha Gilio. Czyli właśnie, czy to... A, to ja nie mogę przystąpić na tej desce. Czy to właśnie... To oznaczało jakby oficjalnie, że koniec streetballa jakby, koniec streetballa. Nie ukrywam, że... No zdecydowanie w 2K23 to było lepiej zrobiłem ten streetball. Mogliśmy sobie grać z legendami. Mogliśmy mieć naprawdę fajne pojedynki. Tutaj nie, było to, nie by było to aż takie. Na pewno będę pamiętał do końca tej serii Rottena Rodniego i 5-0. Najlepsi goście do grania streetballa. Jeśli będę miał jakąś okazję tutaj zagrać, to na pewno będę zawsze ich wybierał. No teraz się udam do The Point. Czy porozmawiać z Joshem Giddy. Pewnie jakieś standardowo, pewnie jakieś rady dostaniemy od tutaj zawodnika NBA obecnego, który już gra trzeci sezon, bo on był wybrany w 2021 draft klasie, jeśli dobrze pamiętam. Tak, on chyba był właśnie w tym draft klasie w 2021 razem z Cade'em chyba. Bo wątpię, że nie, on rok temu chyba nie mógł być wybrany. Rok temu? Nie, na pewno nie, na pewno nie. Wydaje mi się właśnie, że on jest z 2021 draft klasie.
Jesteśmy już na naszej tutaj jednej z tych miejscówek do gry tego streetballa. I tak gdzieś będzie Josh Giddy. I tutaj mamy gracza OKC, no pora porozmawiać. Co ma nam tutaj do powiedzenia? If you want to get better at something quickly, you gotta spend most of your time on it. But that means you're ignoring something else. Oh, okay, I see. So it's like a trade-off. Yeah. I pick what I work on carefully. Yeah, the flip side is, if you focus all your energy onto something, that can hurt you too. You start putting pressure on yourself to get better right away, and it doesn't always work like that. Oh, yeah, I feel that. Sometimes, like, I'll step away from a drill, and when I come back, I'll break my personal record. Man, you gotta give yourself a break sometimes. You know, let what you worked on sink in. Cool. Appreciate that. Yeah. Thank you, bro. Ja się spodziewałem takie po prostu rady, na przykład o tym, żeby trzeba się na czymś skupić, żeby tam coś polepszyć, to wiemy dobrze na przykład, albo czasami trzeba by odpocząć od czegoś, żeby potem znowu wrócić do tego i lepiej to cokolwiek na tym się skupiamy, żeby lepiej wychodziło. No ogólnie takie typowe, to naprawdę rady, takie typowe rady. Dobra, więc coś jeszcze? Coś jeszcze? Czy po prostu nie będziemy tutaj mieli za dużo do roboty? Talk to ATM at the yard about your recent play. Aha, dobra, no to... Dobra. At the yard, naprawdę... Ja bym wiedział, że tak było. To najpierw, że był tamty, potem dopiero przyszedłem. No, spoko, czyli musimy wracać ponownie na ten the yard. To nic. Powiem, jakbyśmy mieli dużo odcinka zrobionego, tak ponad pół godziny, to pewnie bym to wyciął, ale odcinek ten pewnie nie będzie jakiś mega długi, taki na dnie czy pół godziny. Wykroczy, więc w sumie i tak myślę, że na to nie będę jakby tego wycinał. Więc sobie po prostu... W sumie znaczy nie muszę tego wycinać, bo teraz właśnie jak już nie nagrywam na tej nagrywarce, na tej właśnie do PS-a, tylko na tym OBS, to wystarczy, jest taki przycisk, po prostu pauza. Po prostu pauzuje się i nawet nie trzeba ciąć w ogóle filmu, ani nic, tylko po prostu pauza, jak już jest, jeszcze nie wiem. Mógłbym zapauzować, mógłbym na przykład podjechać tam i tam po prostu jakby no włączyć to nagrywanie i nie muszę jakby żadnego cięcia robić, jakby to się samo robi, więc... To jest naprawdę bardzo fajna rzecz i bardzo przydatna rzecz do wiele razy właśnie, zamiast na przykład ciąć i to potem wszystko składać razem, to na przykład właśnie wystarczy robić pauzę, to jest na pewno bardzo spoko. Jesteśmy tutaj już w tej dayardzie, które dopiero co podbiliśmy, zobaczymy sam ten ATM, mamy nam do powiedzenia, to jest pewnie jakiś gość będzie od ATM, choć nie, nawet nie zapomniałem od ATM jak to wygląda. I będę znaczy jakby osoba, która przedstawia ATM, a no dobra, nie kojarzę zbytnio jego szczerze, no ale porozmawiamy z nim. You gotta take what you do in practice and do it in the games. Right. But it can feel kind of empty if it comes in a loss, even if you nail it. I mean, you need that positive feedback. I mean, it don't hit the same if you're not winning, especially if you're wild like we are. Yeah, it's like, why am I working on this for? If I'm not winning, what's the point? And that's not really fair, though, because you can't control everything. True. But it is what it is, right? You gotta get W's. Yes, sir. Development's more effective when you're winning. That's just human nature. You know what time it is. Będąc kompletnie szczery, słuchałem tego całego, ale nic naprawdę ważnego nie wyniosłem szczerze z tego. Congratulations, you have unlocked the winner takes all. Quest complete, win 30 NBA games. In NBA games that result in a win, batch level progression will be accelerated. Go to... Aha, no dobra. No dobra. Nie wiem, czy teraz się będę szczerze tym zajmował. Coś jeszcze w tych questach, zobaczmy sobie też. Póki to jesteśmy w side questach. A mam tutaj business fans, dobra. No nie wydaje się, że bym tutaj miał zbytnio coś do roboty. Dlatego nie wiem, czy będziemy coś właśnie robić. Badges, badge perks. Aha, C-tier badge. Ale mam tutaj troszeczkę tych. Wybiorę sobie to, myślę. Free points sobie wybiorę. C-tier tutaj. A, no dobra, i tutaj myślę, że spin cycle możemy tutaj wrzucić sobie. Tak by to wyglądało. Czy to mi zostało tam? Zostało, dobra. Performance multiplayer, NBA. Aha, i to właśnie odblokowałeś. Dobra. Nie wiem, że dalej. Ja mam tutaj dużo tych attributes points. Upgrade'owałem chyba free point shota. Chyba tak, chyba upgrade'owałem. Albo nie upgrade'owałem.
Nie upgrade'owałem chyba, nie upgrade'owałem. Wydaje mi się, że jednak chyba nie upgrade'owałem, ale nie jestem 100% pewny. Mamy 78 overa, zapgrade'ujemy sobie teraz Free Point Shota, pomimo że po tym, co pokazali mi w ostatnim meczu, to myślę, że Free Point Shota aż nie musimy upgrade'ać, jak pobiliśmy rekord. Myślę, że wejdziemy sobie tutaj i myślę, że mogę właśnie teraz w sumie porozmawiać, jeśli chodzi oczywiście o rzeczywistość, jeśli chodzi o NBA. A więc tak, na początku mecza, a potem do takiego, myślę, że dość ważnego dla mnie też, dla mnie ważnej wiadomości, ale kontynuując, jeśli chodzi o te mecze. Celtics Knicks, typowałem Celtics, że wygrają, wygrali, typowałem, że MVP będzie tego meczu Tatum, więc 100% skuteczność, może tak powiedzieć. No tak myślałem, że tak się wydarzy i tak było po prostu, nie, to jest za dużo większej historii. Raptors Wizards, tutaj za to jest historia, bo typowałem Raptors, ale Wizards powinni wygrać, no po prostu Wizards powinni wygrać. Przecież w pewnym momencie, jak wygląda to najgorzej? W pewnym momencie, ogólnie po pierwszej połowie było 64-45 dla Wizards po pierwszej połowie. Taka była ogromna przewaga. W trzeciej kwarcie zaczynało też, no w miarę było 76-56 dla nich, było 80-58 dla nich. Potem pod koniec trzeciej kwarty troszeczkę się zbliży i trzecia kwarta się zakończyła tylko 10 punktami przewagi, bo było 81-91, ale właśnie, co się najlepsze wydarzyło. Na minutę i 5 minut 47 sekund do końca. Kuzma trafia rzut osobisty 1 i jest 107-95. Na minutę 47 sekund do końca. 5 minut i 47 sekund do końca, tak. Jest 107-95. Co się potem dzieje? Przez następną minutę Wizards trafiają absolutnie 0 punktów, a Raptors trafiają tam, nie wiem, 16 punktów. Coś takiego jakby, chyba coś takiego, chyba 16-0 mieli run właśnie. No ale wygrałem ostatecznie 111-107. To co Wizards zrobi, nie wiem, to wygląda jakby specjalnie to zrobili, ale nie wiem, że też właśnie nie będę się za dużo wypowiadał, jak to wyglądało, bo nie widziałem też tych highlightsów tego meczu, ale ogólnie tego meczu, tą końcówkę, co tam naprawdę Wizards zrobili. Widziałem tam highlights między innymi Kuzmy, jak w pewnym momencie coś tam gadał chyba z trenerem i nie zauważył, że jakby Raptors z Grahem i Raptors zrobili akcję 4-5 i zdobyli punkty. No ale... No i tak, Wizards co robią w tym sezonie. No wiedziałem, dobrze, że oczywiście będą słabi, no bo tak oni wyglądają w tym sezonie, no że będą jeden z gorszych zespołów, ale no to jest zawsze taki mecz, który powinni tak wygrać, chyba że specjalnie chcieli przegrać, ale wytypowałem dobrze. Pierwszy mecz, który wytypowałem źle, tu mnie troszkę może poniosła fantazja, można tak powiedzieć, kibica Bulls. Bulls nie wygra, jest Bucks, Janis trzeci z rzędu, 35 plus punktowy występ. Janis jest w mega formie ostatnio, Dame za to na odwrót nie jest w formie w tym sezonie, 13-17 rzuty z gry, to jest okropna skuteczność Bulls. No Wucz zagrał niby najlepiej, oprócz tego Lawin 5-19 skuteczność z gry. Kobe White wygląda nawet solidnie. Patrick Williams jak na siebie wygląda, nie najgorzej bym powiedział. DeMar 3-14 rzuty z gry. No niestety nie wygląda to za dobrze. Bucks wygrał, czyli właśnie tutaj nie wytypowałem dobrze, ale to pewnie jakbym nie był kibicem Bulls, pewnie jakbym na chłodno prosił ten dał Bucks. Ale to na pewno tutaj źle wytypowałem. Kings, Cavs, choć na moją obronę nie wiedziałem, że Fox będzie grał w pełni, ale i tak nie wiem, czy bym nie wygrał Cavs, bo to był taki mecz równych drużyn dwóch, dlatego nie jestem jakby zły na siebie, że albo coś takiego, że albo to jest dla mnie niespodzianka, że Kings wygrali, no bo jednak jak Fox wrócił, to można było się spodziewać, że Kings będą mocni, ale nie wiedziałem, że wygrałem, jednak nie byłem pewny. Fox 28 punktów, 25 giga Mary. Prawie 23 punkty triple-double Sabonis zdobył, zabrakło mu jednej zbiórki do tego. Herter też 20 punktów, w Cavs no Mitchell niby 22 punkty, ale skuteczność 33%. Levert punkt mniej, zdobył 27 punktów i na lepszej skuteczności 54%. No jednak nie wyglądało to za dobrze dla Cleveland i Kings wygrali. I tak, kolejny mecz, który teraz będą dla mnie w noc. Hornets, Heat. Prosty, wydaje mi się, że wybór Heat. Ostatnio w dość dobrej formie jest Bam Adebayo, więc typuję, że Bam Adebayo będzie MVP tego meczu. Pistons, Hawks. Hawks powinni to wygrać. Nie wiem, często typuję na Trae Younga i też właśnie nie wiem, czy nie widziałem, że on będzie, bo nagrałem to dosłownie zaraz przed meczem. Nie wiem właśnie, czy nie widziałem go, że będzie chyba nie grał. Więc wydaje mi się, że jak nie będzie grał, to i tak daje Hawks, że wygram, ale myślę, że DeJounte będzie moją opcją, że będzie MVP meczu. Philadelphia Pacers. Ostatnio Philadelphia z nimi wygrała. Maxi był świetny w tamtym meczu. Czy drugi raz rzuci 50 punktów? Pewnie nie, więc myślę, że obstawię MVP Embiida, no i myślę, że dałem, że Philadelphia wygra. Mają 8 zwycięstw z rzędu, ciężko typować przeciwko takiej drużynie. Dalej idę Nets, Magic, Orlando bym typował, u nich ostatnio najlepszym graczem jest Bankero, więc też Bankero myślę, że dam jako najlepszego gracza. Thunder Spurs, Thunder są lepszym zespołem i dam na OKC. Shea jest cały czas w dobrej formie, też dlatego tak samo ciężko mi typować nie na Shea, więc MVP Shea, OKC wygrywają. Pelicans, Mavericks, ponownie tak formowo czysto, jak to wygląda, no to Mavericks, wybieram Mavericks i Luka, myślę, że Luka, też łatwy wybór, Luka myślę, że będzie MVP.
Utah Jazz Blazers, pojedynek gigantów, można tak powiedzieć, a tak na serio, no nie wiem, ciężko naprawdę. Jest to mecz w Utah, więc dajmy Utah, czemu nie? Jest to mecz w Utah, więc dajmy Utah i Lowry będzie ich najlepszym graczem w tym meczu. Nuggets Clippers, jeszcze swego czasu, jeszcze dwa tygodnie temu byłoby to mega starcie, a tak to teraz jest to starcie mistrzów z drużyną, która kompletnie się nie odnajduje od momentu, jak pozyskali Hardena. Hardena mają rekord 0-4, a jeszcze przed Hardenem też przegrali z Lakers, więc mają 5 porażek z rzędu. Okropne to jest to, co się dzieje w LA, no i nie widzę, żeby to się miało poprawić z Nuggets akurat. Jeśli mają kogoś pokonać pierwszy raz z Hardenem w zespole, to wątpię, żeby byli Nuggets, więc obstawiam Nuggets i oczywiście Jokicia jako MVP. Warriors, Timberwolves, Steph nie będzie grał. Nawet jakby grał, to i tak byłby według mnie to wybór Timberwolves, tym bardziej jak Steph nie gra. Patrzę na to, że właśnie w tym sezonie żaden gracz Warriors oprócz Stefa nie zdobył ponad 20 punktów w meczu, to naprawdę może wyglądać okropnie dla Golden State w tym meczu. No i Timberwolves są w mega formie, Minnesota wygra. Typuję, że Minnesota wygra. I ostatni mecz Lakers Grizzlies. Lakers są u siebie niepokonani w tym sezonie, mają rekord 4-0. Grizzlies są słabi w tym sezonie, Grizzlies są słabi, ale też Lakers nie są jacyś wyśmienici, no ale są niepokonani u siebie. Nie wiem, czy LeBron będzie grał i Davis, nie wiem, nie, akurat nie patrzę na injury report tego meczu, ale i tak daje Lakers, że wygrają u siebie. I tak to wygląda, jeśli chodzi o te mecze, a więc ponownie Hornets, nie Hornets, może będę mówił tak, zwycięzcy właśnie. Heat wygrają, Adebayo MVP, Hawks wygrają z Pistons, MVP będzie DeJounte, Philadelphia wygra z Pacers, MVP będzie Embiid, Magic wygrywa z Nets, MVP będzie Bankero, Thunder wygrywa ze Spurs, MVP będzie Shea, Maverick wygrywa z Pelicans, będzie MVP Luka, Jazz wygrywa z Blazers, MVP Lowry, Nuggets wygrywa z Clippers, MVP Jokic, Timberwolves wygrywa z Warriors, MVP Anton Edwards, myślę, że Anton Edwards, Lakers wygrywa z Grizzlies i tak, myślę, że Davis będzie MVP, jeśli będzie grał, jeśli nie, to LeBron, a jeśli nie będzie grał LeBron, to no nie wiem, ktoś musi, no chyba taki grać, na przykład nie wiem, jak Austin Reeves musi grać, jest Austin Reeves na przykład. I tak by to wyglądało. No i teraz właśnie jeśli chodzi o jakby tam bardziej takie newsy, można powiedzieć, z NBA. No dla mnie dość duży news, jako oczywiście kibic Bulls. LaVine i Bulls coraz bardziej są otwarci na to, żeby szukać nowego domu, można powiedzieć, dla LaVine'a. No powiem tak, z aspektu zespołowego jest to dobra decyzja, bo bądźmy szczerzy, to po prostu nie działa. DeMar, LaVine i Vooch razem to nie działa. No niestety, taka jest smutna prawda. Jak był jeszcze Lonzo Ball, to wyglądało dobrze. Pamiętam dobrze, że w sezonie 2021-2022, jak był chyba Sylwester, czy tam Nowy Rok, gdzieś w tym przełomie, Bulls w pewnym momencie byli na pierwszym miejscu w konferencji, a potem Lonzo, kontuzja, inne kontuzje, chyba tam Alex Caruso, kontuzje się posypały i niestety zespół się posypał. Jest naprawdę ciekawy, wątpię, żeby wygrali, ale jest naprawdę ciekawy, co by się stało w tym sezonie 2021-2022, gdyby nikt nie doznał kontuzji w Chicago. Gdzie oni by dali radę zajść? Naprawdę, bo naprawdę jestem ciekawy. To był ten sezon, w którym mistrzostwo wygrali Warriors, tak? Tak. Tak, więc właśnie no, byłby naprawdę bardzo ciekawy, co by się stało. Czy by doszli do finału konferencji? Myślę naprawdę, że byłoby to realne. Czy by wygrali mistrzostwo NBA? Pewnie nie, ale do finału konferencji myślę, że mogliby dojść, no ale nic. LaVine będzie prawdopodobnie wymieniony. To była naprawdę taka kwestia, która też się wydawała, że się prędzej czy później po prostu wydarzy. No bo jednak ile będą czekali? Wiadomo, że to już drugi sezon z rzędu będą grali gorzej niż się spodziewano. To po prostu nie działa, krótko mówiąc. Ta trójka po prostu razem nie działa. No i tak już też myślę, że no, jak LaVine pójdzie, no to mam nadzieję, że DeMar i Vooch też pójdą, bo to nie będzie miało kompletnie sensu, żeby LaVine poszedł, a DeMar i Vooch zostaje, bo to ja chcę zobaczyć przebudowę od Chicago. To będzie też naprawdę mieć zespół ulubiony, który jest przed budowy, to troszeczkę jakby mniej nerwów, można tak powiedzieć, mniej stresu, bo wiesz dobrze, że ten zespół nie walczy o zwycięstwa, walczy o jak najgorszy rekord, żeby mieć jak najlepsze piki. Więc naprawdę mniej stresu, bo jak masz dobre drużyny, to mecz oczekujesz, że wygra i cię mogą tylko zawieść się tak naprawdę, więc tak to wygląda. I tak właśnie mówiłem, mam nadzieję, że ta cała trójka pójdzie. Obecnie mam dwie drużyny, z którymi sympatyzuję oczywiście, zdecydowanie na pierwszym miejscu, są Chicago Bulls. I wybrałem sobie z zachodu, że kibicuję Grizzlies, więc Grizzlies kibicuję na zachodzie. No i powiem tak, gdziekolwiek LaVine będzie, gdzie pójdzie, no to będę kibicował po cichu tej drużynie, bo LaVine jest moim ulubionym zawodnikiem w NBA. Dlatego gdzie on pójdzie, to będę mu kibicował, że wygrał mistrzostwo. Wiadomo, że ja przecież nie wiem, załóżmy, że przechodzi do Lakers i jest finał Lakers-Bulls na przykład, no to wiadomo, że bym kibicował Bulls, bo to jest zespół, nie zawodnik, zespół mój ulubiony, więc im będę zawsze kibicował na pierwszym miejscu. Ale jeśli właśnie, na przykład nie wiem, jeśli przed, no po prostu gdziekolwiek pójdzie LaVine, no to będę po cichu kibicał tej drużynie, bo nie mam zespołu żadnego obecnie w NBA, które mogę powiedzieć, że na przykład nienawidzę, albo jakoś nie lubię. Mam zespoły, które troszeczkę mniej lubię,
ale nie mam na pewno zespołu, którego jakoś bardzo nie lubię. Dlatego gdzie pójdzie, no to będę mu kibicował. Tak samo Demarowi, jakby gdziekolwiek pójdzie, też będę mu kibicował. Z Vucem jest taka sprawa, że jakby nigdy nie był, nigdy jakby no nie byłem jakimś, nigdy go jakoś bardzo nie lubiłem. Nie mam też jakby, na pewno nie mogę powiedzieć, że go nie lubiłem, ale po prostu jestem neutralny dla mnie, więc jakby gdzie pójdzie, o to spoko, niech sobie tam kontynuuje karierę, ale tak nie będę na to zwracał tak wielkiej uwagi. A Demarowi i Lawinowi życzę mistrzostwa zdecydowanie jak najlepiej. Wiadomo, że Vucowi też życzę, ale po prostu no, Lawin i Demar to zdecydowanie moja ulubiona dwójka z Chicago. Dlatego bardzo im życzę, żeby gdziekolwiek poszli, to żeby sobie wygrali mistrzostwo. I życzę im po prostu jak najlepiej. Życzę im jak najlepiej, żeby oni zagrali sobie jak najlepiej, żeby Chicago w przyszłości wróciło po wielu, 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 wielu latach z powrotem na szczyt. No i tak to będzie, mam nadzieję, że wyglądało. Tak by było perfekcyjnie, ale zobaczymy jak będzie. Bo jest też, co ten zarząd zrobi, bo najgorzej będzie, jak Lawinę oni oddadzą i no, potem nic nie zrobią z Demarem i Vucem. No chyba, że nie. Dostałem kogoś dobrego za Lawina i nagle ten zespół zacznie działać. No to zobaczymy, zobaczymy. Zobaczymy, jak to będzie wyglądać. Jestem sam ciekawy, bo no, wydaje się, że to jest jakby, tak można powiedzieć, zegar tyka, kiedy ta wymiana się wydarzy. Bo to wydaje mi się, że prędzej czy później się musi wydarzyć, więc jestem ciekawy, kiedy to się potencjalnie wydarzy i gdzie Lawin pójdzie, bo on na pewno, bo on pewnie pierwszy pójdzie. Czy Demar pójdzie, czy nie, no to pewnie jak już pójdzie, to najpierw pewnie tak Lawin pójdzie. Coś jeszcze chciałem powiedzieć? Nie wiem, czy coś jeszcze chciałem powiedzieć. Wydaje mi się, że już nie chciałem nic chyba powiedzieć o tym. Wydaje mi się właśnie, że nic nie chciałem powiedzieć. No, nie ukrywam, że też moim marzeniem, jeśli chodzi o draft, to jest Cooper Flagg. Cooper Flagg to jest chyba największym teraz prospektem po Wembim. W tym draft klasie 2024 chyba nie ma żadnego takiego naprawdę ogromnego prospektu, ale właśnie w 2025 on chyba będzie w draft klasie Cooper Flagg i naprawdę on byłby marzeniem moim, żeby go zdobyć do Chicago, bo naprawdę gość jest ogromnym prospektem, dużym bardzo prospektem, dlatego liczę na niego bardzo. On chyba jako power forward, jako small forward, chyba jest skrzydłowym ogólnie. Dlatego byłoby mega go mieć, naprawdę, byłoby go mega mieć. A w tym momencie będę już kończył ten odcinek. Dzięki wam za oglądanie, do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Cześć!